Kochani, przejdźmy teraz do kolorówki. Jeśli chodzi o kolorówkę, mam nadzieję, że pójdzie mi sprawnie i szybko, bo przy pielęgnacji troszkę się rozgadałam. Mam sporo tych produktów, ale myślę, że jest to do ogarnięcia w miarę szybko. Miejmy taką nadzieję. Zacznę może od twarzy. Nie będzie dla Was niespodzianką, że pokażę Wam podkład Maybelline Affiniton. Produkt, który występował w ulubieńcach i w projekcie Denko u mnie bardzo, bardzo często. Jest to odcień 02 Light Porcelain, podkład, który ostatnio nawet był dla mnie za ciemny, więc wyobraźcie sobie, jak blada ja jestem. Dlatego też zakupiłam sobie produkt z firmy Makeup Revolution London, The One Foundation. Jest to, ja mam w numerku 1, jest to produkt biały. Produkt, który świetnie nadaje się właśnie do rozjaśniania podkładów. Ja zakupiłam jakiś czas temu, stosuję, jestem zadowolona. Nie zmienia trwałości tego podkładu, więc naprawdę super. Ten duecik u mnie służył przez sporą część roku. Jeśli mam polecić produkt z firmy Collection, jest to Lasting Perfection, który wygląda już tragicznie, ale jak wiecie, jeśli macie ten produkt, to tutaj napisy schodzą bardzo szybko. Niestety ja wzięłam sobie ze sklepu z pękniętym opakowaniem, więc produkt ten tutaj mi się brudzi. Natomiast sam w sobie jest produktem bardzo dobrym, świetnie nadającym się zarówno na niedoskonałości skóry, jak i pod oczy. Super też sprawdza się jako baza pod cienie, więc zdecydowanie polecam. Chciałam Wam wspomnieć może o pudrze wykańczającym. Jest to Sexy Mama Anti-Shine Translucent Powder. Puder, który ja zakupiłam dość niedawno. Natomiast puder, który mnie zaskoczył z tego względu, że słuchajcie, w opakowaniu wydawał mi się dość ciemny. I myślałam, że naprawdę na mojej buźce nie będzie wyglądał, że będzie robić mi plamy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to produkt rewelacyjny, uwielbiam go. Naprawdę świetnie wygląda na żywo, świetnie wygląda w kamerze. Z tego, co słyszałam, jest produktem niewydajnym. Ja nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, z tego względu, że stosuję go naprzemiennie z innym, którego mam próbkę tutaj, więc nie powiem Wam dlatego, bo nie używam go na co dzień. Używam go często i naprawdę świetnie, ale to świetnie mi się sprawdza. Wygląda prześlicznie na buzi. Nie dodaję jako tako koloru. Ta twarz jest naprawdę taka świeża. Makijaż trzyma się rewelacyjnie. Nie jest to taki płaski mat. Ta buźka dalej wygląda świeżo. Nie na zasadzie takiej mega tapety, więc bardzo mi się ten produkt podoba. Kosztuje około 15 funtów. I tutaj mam odsypkę, w sumie drugą, bo już jedną wykorzystałam z Kreolan Anti-Shine, z tego co kojarzę. Ja dostałam tą odsypkę od mojej koleżanki Madzi, za co jej dziękuję, bo produkt jest naprawdę świetny. Matowi lub matuje na cały dzień. Ma niezwykle fajną konsystencję, jest bardzo fajnie zmielony i naprawdę można sobie pozwolić na to, żeby omiatać twarz właśnie tym produktem, bo przy niektórych pudrach niestety, kiedy pudrujemy buźkę, jadąc właśnie po niej pędzelkiem, no możemy sobie ściągnąć jakby podkład. Natomiast ten produkt jest rewelacyjny, jest bardzo taki fajny, satynowy. To jeśli chodzi o, powiedzmy, przykrywanie lub też utrwalanie podkładu. Jeśli chodzi o kwestię makijażu twarzy, to wspomnę Wam o dwóch różach. Użyłam już któreś opakowanie tego różu, natomiast ten róż z firmy Essence zaskoczył mnie niesamowicie. Jest to numerek 10 Adorable i bardzo, bardzo fajny produkt. Zużycie, jak widzicie, jest dość duże. Ja używam go większość roku. Kolorek bardzo fajny, taki brzoskwiniowy. Bardzo ładnie wygląda na buźce. Na każdą porę roku do takiej cery bardzo jasnej prezentuje się super. I kosztuje naprawdę groszowe sprawy. Nie ma w nim bardzo dużo połysku. Jest taki bardziej satynowy, bym powiedziała. Natomiast róż, który Wam tutaj chcę pokazać, jest to róż z firmy W7, jest to Candy Floss.
produkt, który ma w sobie drobinki, drobinki, które bardzo ładnie na błysce wyglądają. Ja kiedy stosowałam ten produkt, rzadko używam rozświetlacza, bo uważam, że to jest takie dwa w jednym, więc zdecydowanie polecam. W tym momencie te róże są dość ciężko dostępne, więc jeśli macie okazję gdzieś je dorwać, to zakupcie, nie będziecie żałować. Jeśli chodzi o kwestię właśnie twarzy, konturowania powiedzmy, to zdecydowanie Mary Lou wygrała w tym roku. Testowałam różne rozświetlacze, ale ten jednak mnie zachwycił najbardziej. Dla mnie niesamowity produkt, zużycie już też jest dość spore. Świetnie, ale to świetnie wygląda, naprawdę daje przepiękną poświatę. Tutaj nie będę Wam słuchować, bo tak naprawdę no, kiepska jest pogoda, więc nie będzie to sensu większego. 8,5 gram produktu za cenę dość wysoką, bo około 17 funtów, ale myślę, że warto wydać na ten produkt, bo naprawdę starczy na bardzo, bardzo długo. Ja produkty droższe, jak widzicie, trzymam w pudełeczkach i to jest kolejny produkt firmy The Balm, który mnie w tym roku zachwycił. Jeśli chodzi o kwestie oczu, to oczywiście baza pod cienie, świetną bazę u mnie stanowił właśnie Correctors Collection Lasting Perfection, ale równie dobrze spisywał się Color Tattoo 24 godziny w odcieniu 93 Creme de Nude, w numerku 93 Creme de Nude. Świetny produkt, naprawdę duże zużycie, jak widzicie. Ja produkt ten dostałam we wrześniu lub też w październiku od znajomych w ramach podziękowań i naprawdę świetnie mi się sprawdził, super wyrównuje koloryt powieki, bardzo długo makijaż cieniamy i takimi właśnie w kamieniu sypkimi utrzymuje się na tym produkcie. Też fajnie wygląda jako sam w sobie nałożony na powiekę. Ja łączyłam go z innym kolorem właśnie z tej serii, z tej firmy, więc gorąco polecam. Jeśli chodzi o kwestię oczu, to muszę koniecznie wspomnieć o kredce z firmy Max Factor i jest to kredeczka na linię wodną. Numerek mi uciekł, 090 Natural Glaze. Świetny produkt, taki fajny odcień, nie jest on za różowy, nie jest też biały, naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie na linii wodnej wygląda i bardzo fajnie się utrzymuje, więc ja jestem zadowolona z tego produktu. I przejdźmy może do cieni do powiek. Powiem Wam, że ja cień do powiek mam masę, bo mam Singlota, mam z Wet n Wild, co tam jeszcze jest, Makeup Revolution, The Balm, mam dwie paletki, ale w tym roku moi ulubieńcy to paletka z firmy Zoeva, Naturally Yours i paletka I Heart Makeup, I Love Makeup, jak tam wolicie, Dead by Chocolate. Oczywiście te dwie palety różnią się cenowo, aczkolwiek moim zdaniem żadna z nich nie jest jakoś masakrycznie droga. Jeśli chodzi o paletę tą, ja dostałam ją właśnie w prezencie od tej samej znajomej co Color Tattoo. To jest najlepsza paleta ever, jeśli chodzi o cienie właśnie neutralne, jaką miałam w swoim życiu. Przede wszystkim przez to, że nie ma tutaj dużo perły, przez to, że mamy bardzo fajne maty, super napigmentowane i fajne właśnie kolorki, które świetnie nadają się do wyrównania kolorytu powieki, właśnie takie cienie bazowe. Często gęsto właśnie w paletkach tego typu do makijażu niestety te kolorki nie są dostępne, brakuje tych kolorów, a tu mamy tak naprawdę wszystko. Możemy stworzyć z tą paletą makijaż naprawdę delikatny, dzienny, możemy też stworzyć wieczorowy, rewelacyjny dobór cieni. Kolory bardzo ładne, idealne dla właśnie zielonych i niebieskich oczu, moim zdaniem. Będzie właśnie ta paleta te oczyska podkreślać, więc zdecydowanie polecam. Niektórzy marudzą, że nie ma tutaj lusterka. Ja maluję się do dużego lusterka, więc mnie to osobiście nie przeszkadza. I druga paletka, o której Wam przed chwilą wspomniałam,
To paleta, którą niestety mój synuś mi naprawił, więc wygląda w ten sposób. Spadła bąblowi. W każdym razie tu nie będę Wam pokazywać lustereczka. Mamy również bardzo, ale to bardzo fajne cienie. Paleta, w której jak widzicie również występuje cień taki bazowy. Te cienie są bardzo duże, właśnie ten jasny i ten jasny tutaj. Natomiast ten jest bardziej perłowy i może minimalnie nadaje się do rozjaśnienia wewnętrznego kącika, ale na całą powiekę raczej bym go nie nałożyła. Fajne jest też to w tej palecie, że naprawdę przekrój tych brązów jest dość duży. Mamy różne wykończenia, matowe i bardziej takie satynowe, błyszczące. Cienie są rewelacyjne, bardzo fajnie się na powiece utrzymują. Prawie równie dobrze jak te z Zoiwy. Oczywiście wszystko zależy od tego, na jaką bazę je nałożymy. W każdym razie produkt dla mnie świetny. Dość dużo cieni tutaj z tej paletki wykorzystuję. Niektóre, jak widzicie, sięgnęły już dęka. Inne stosuję od czasu do czasu, ale jest to paleta, która naprawdę ma wiele fajnych wykończeń i naprawdę bardzo ładnie wygląda na powiece. Cienie dobrze się blendują, więc zdecydowanie polecam. Kochani, jeśli chodzi o kwestię oczu, no to oczywiście tusz do rzęs. I tu miałam naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, bo przetestowałam bardzo dużo tuszy w tym roku i bardzo dużo mi się nie sprawdziło. Sprawdziły mi się 4. Tutaj je mam. Na pewno tuszem, który bardzo fajnie się u mnie sprawdził, będzie Volume Blast Mascara The One z Oriflame. Jest to produkt, który ja dostałam od Karoli jakiś czas temu. Świetna maskara, ma taki, słuchajcie, grzebyczek silikonowy, ale taką bardziej kwadratową maczugę, bym powiedziała. Bardzo ładnie wyczesywała rzęsiska, bardzo ładnie te rzęsy wydłużała, więc duży plus. Kolejnym produktem, który no, podbił moje serce, który jest rewelacyjny i kosztuje po prostu grosze, około 10 zł, jest produkt z firmy Smart Girls Get More i jest to produkt dostępny w drogerii Natura. Również szczoteczka silikonowa, tym razem jest znacznie dłuższa. Tutaj mamy dłuższe ząbki, a ku końcowi schodzą one właśnie w krótsze. Świetna, ale to świetna maskara, groszowe sprawy. Naprawdę no mega rzęsiska po niej miałam. Super się wyczesuje te rzęsy tą szczoteczką i maskara mi się nie osypuje i naprawdę świetnie się sprawdza. Jeśli chodzi o równie tanią, a dobrą maskarę, która może nie daje tak dużego wydłużenia, ale daje mega pogrubienie i również fajnie te rzęsy wyczesuje, to jest Pump Curling Up Mascara. Maskara z firmy Vibo, nie, z firmy Lovely, która również kosztuje, no myślę, do 10 zł. A jest naprawdę bardzo fajna. Ja oddałam swoją mojej mamie. Mam nadzieję, że będzie jej się sprawdzać, bo tu mam po prostu zużyte opakowanie, a mamie dałam świeżą, więc mam nadzieję, że mamuśka będzie zadowolona. I ostatnią maskarą, o której chcę Wam wspomnieć, będzie Sexy Curves Mascara Full Volume z firmy Rimmel. Produkt bardzo fajny, również szczoteczka silikonowa. Tutaj mamy takie, powiedzmy, kuleczki, bąbelki, jak tam nazwiecie. Na początku było mi bardzo ciężko pracować tą maskarą. Z czasem się przyzwyczaiłam i naprawdę mogłam nią uzyskać bardzo fajny efekt rzęs wydłużonych, pogrubionych i naprawdę świetnie wyglądających, więc super. I produktem do rzęs, który chcę Wam polecić, który dostałam od Karoli ze stylizację, jest Advanced Volumier i jest to, słuchajcie, odżywka, skoncentrowane serum do rzęs 3 w 1. Produkt z firmy Eveline, myślę, że dość dobrze dostępny w Rossmanach. Świetny produkt, stanowi super bazę pod właśnie tusz do rzęs. Przy użyciu tego produktu ja mogę tylko raz wytuszować rzęsy i one będą piękne, długie, podkręcone, podkreślone i naprawdę no przecudne. Ja lubię, kiedy ona troszeczkę przeschnie, nie jest taka świeżo mokra, bo kiedy jest właśnie mokra,
tak bardzo, to raczej nam się zdarza ściągać jej część przy tuszowaniu rzęs, natomiast jeśli ona troszeczkę podeschnie, to jest potem super i naprawdę nie trzeba wiele tuszować tych rzęs, żeby efekt był rewelacyjny. Ostatnią kwestią, jeśli chodzi o okolice oczu, będą brwi. W tym roku używałam głównie dwóch produktów i jednym z nich będzie kredeczka z firmy Catrice. Wydaje mi się, że jest to numerek 20, ale do końca nie jestem przekonana. Może to być 40, w każdym razie napiszę Wam na dole. Jeśli chodzi o ten produkt, świetny, ma tutaj grzebyczek, kredeczka jest odpowiednio miękka, nie drapiemy nią, ale też nie jest zbyt kremowa, żeby nam się po prostu rozwalała na tych brwiach. Świetny produkt i wydaje mi się, że nie kosztuje dużo, około 10 zł, więc polecam. I produktem, o którym chcę Wam wspomnieć, będzie produkt, który naprawdę często na moich brwiach się pojawiał. Bardzo prosty w aplikacji, produkt, który tak naprawdę nie jest do tego przeznaczony, bo są to cienie w kredce kremowe. Jest to Rimmel Scandalize numerek 015 Transpassing Taupe, coś takiego. I to jest kolor właśnie taupe. Jest to taki brąz, ale troszkę mamy tutaj ciepłych tonów, więc jeśli chodzi o mój kolor włosów, mnie osobiście to się podobało i pasowało, ale nie każdemu ten kolorek może się spodobać. To nie jest taki taupe jak w przypadku kolor tattoo. Jest troszkę bardziej ciepły, ale na brwiach sprawdza się świetnie. Jest wodoodporny i u mnie na tych brwiach zostawał przez cały dzień. I słuchajcie, przejdziemy teraz do kwestii ust. Jeśli chodzi o ten rok, to królowały produkty z firmy Rimmel Long Lasting Color Rush. I ja mam, słuchajcie, w odcieniu, mam kilka odcieni, ale najczęściej stosowałam Make Me Blush 110 i tutaj mamy 120 All You Need It's Pink. To nie jest taki pink. To jest bardzo taki, powiedziałabym, wiśniowy kolorek. Troszkę fuksji w nim widzę. Natomiast tutaj mamy kolor, który naprawdę fajnie wyglądał do makijażu takich dziennych. Bardzo fajny róż, niezbyt szalony, ale też nie jakiś bardzo nudziakowy. Więc te dwa produkty zdecydowanie. I końcówką roku moje serce zostało podbite przez produkt z firmy Clinique, o którym myślę, żeby sobie zakupić pełnowymiarowy, kiedy ten mi się skończy. Mamy tutaj odcień Cherry Pop, mam go w tym momencie na ustach, mam go już na ustach przynajmniej ze 3 godziny. Próbeczka dołączona była do magazynu, jak widzicie troszkę tej próbki jest, więc mam nadzieję, że starczy mi na długo. Uwielbiam ten produkt, jest naprawdę bardzo mocno napigmentowany, długo się utrzymuje na ustach, fajnie się zjada, no dla mnie rewelacja, jeden z niewielu produktów, o których myślę, żeby sobie faktycznie zakupić w pełnym wymiarze, w pełnej pojemności, naprawdę ślicznie, ale to ślicznie wygląda na ustach i myślę, że będzie pasować w większości dziewczyn. I szybciusieńko powiem Wam tylko o konturówkach, trzech, które w tym roku bardzo często na mojej twarzy, na ustach występowały. Tutaj mamy Essence Long Lasting Lip Liner 07 Plum Cake. Jest to taki właśnie taupe kolorek. Dużo tutaj mamy szarości, takiego fioletu, właśnie takiej śliwki. Kolejnym produktem będzie Rimmel 057 numerek. Uwielbiam, kocham tą konturówkę. Piękna czerwień, bordo bym powiedziała bardziej niż czerwień, która jest w odcieniu właśnie takiego wina. Naprawdę rewelacyjnie wygląda, przepięknie na okres właśnie jesienno-zimowy. I trzecią konturóweczką będzie również konturówka z firmy Rimmel. Long Lasting Finish, chyba tu jest 1000 Kisses, nie wiem, mam już, nie ma tego początku kredeczki,
I tu mamy numerek 007. Bardzo ładny kolor. Mamy go tu. Mam nadzieję, że jest widoczne. Naprawdę rewelacyjny, dzienny kolorek. I jeśli chodzi o usta, słuchajcie, to tyle. I na koniec wspomnę Wam o dwóch zapachach, które skradły moje serce. Jak wiecie, ci, którzy śledzą mój kanał, te perfumy właśnie Donna Karan My New York albo I Love My New York dostałam na walentynki od męża i naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się podobały. Zużyłam prawie całe, zostawiłam sobie końcóweczkę. Bardzo fajne opakowanie, bardzo ładne. Natomiast tutaj mam ulubieńca, który no, bije na głowę wszystkie perfumy do tej pory. Jest to Terry Mugler. Wydaje mi się, że Alien, a może Angel, ale raczej Alien Extraordinary. Kocham ten zapach, dla mnie jest po prostu rewelacyjny. Mogę go nosić, nie wiem, do końca życia. Myślę, że to jest mój typ numer jeden. Oba te zapachy są dość konkretne, intensywne, kobiece, więc mam nadzieję, że będziecie miały okazję je przetestować i może się zakochacie w nich, tak jak i ja. Kochani, to tyle, jeśli chodzi o ulubieńców roku 2015. Piszcie mi na dole, jakie produkty się u Was sprawdziły, chętnie poczytam. Polećcie mi coś fajnego, bo za jakiś czas będę jechać do Polski, więc chętnie zrobię sobie wishlistę. Ślę Wam jak zawsze gorące, gorące buziaki, dużo słonka i do zobaczenia. Pa!